Tak to się mniej więcej zaczęło 40 lat temu. Zjazd po schodach zakończony złamanym obojczykiem, co gorsza również połamanym rowerkiem. Miałem wtedy 6 lat. Zostało mi do dziś. Ty jesteś dziki. Stary, a dziki. Guma. A. Żyję! Pierwszy wyjazd w góry to rok 96. Absolutnie pionierskie czasy, jeśli chodzi o sprzęt, o umiejętności jazdy w terenie, czy też ich brak. Po kilku latach nadszedł czas na długie, epickie, górskie wyprawy, w trakcie których przejeździliśmy rowerami wielokrotnie wszystkie polskie, czeskie i słowackie pasma górskie. Trwało to 18 lat. Kawał życia. Niesamowity bagaż wspomnień, wrażeń, doświadczeń. Coś pięknego. Nie ma szans, że ja to zjadę. To pójdźmy. Zobaczymy, co tu erozja przez zimę zrobiła. Jazda rowerem w górach, ta niesamowita dawka adrenaliny daje mi bezcenne poczucie absolutnej wolności, ograniczonej jedynie wyobraźnią. Czy to jest pasja? Absolutnie tak. Jedna z kilku moich pasji obok muzyki i historii to właśnie jazda rowerem po górach jest tym, co chciałbym móc robić jak najdłużej.